że gdzie ekipa Holding takich to nazwę, buntownicy popełnili największe błędy, jeśli chodzi o to rozstanie? Ja bym chciał tylko poprosić, czy można być trochę ciszej tam prosić, żeby było, bo jest tak głośno, że ja wszystko słychać, coś no, tam się dzieje. No to strasznie rozproszę, tu w ogóle gdzieś jest siłownia i czasem rzucają sztangami. Okej, okay, ale to chyba nie jest na siłowni. Nie, chyba tutaj jest, to tam gadają. To prośba, właśnie, żeby jakoś tak troszeczkę ciszej było. I właśnie proszę o tą Marty Renty, czy ktoś by mógł wezwać? Bo nie widzę, żeby się pojawiała. No. Znaczy trąba mnie zgasił krótko, powiedział, że pierwsze oświadczenie było ekipy. Mhm. Potem wyszło z tego, że oni wypowiadając te umowy niejako zmusili spółkę akcyjną do tego, żeby to oświadczenie opublikować. Mhm. Więc de facto pytanie, kto zrobił pierwszy ruch. To nie był nóż w plecy, tak jak to nazwałem, bo to nie było publicznie, no ale jednak tam się zebrali jakoś przeciwko niemu, nie? Mhm. No i moim zdaniem po prostu rozstania są bardzo bolesne, co zresztą chciałem też powiedzieć, bo jedno z lepszych rozstań, jakie mi się wydaje biznesowe, przeprowadziłem z Pawłem, a jak obejrzałem moją wypowiedź... Z Pawłem dla pieniędzy, ogólnie. A on przecież dalej tam funkcjonuje. No właśnie, a ja nie. Mówię o tym rozstaniu. Mhm. A jak obejrzałem swoją wypowiedź, to mogło to zabrzmieć trochę, jakby po pierwsze Paweł był dla mnie tylko pracownikiem, po drugie nie był moim przyjacielem i chciałem jakoś, kurde, spróbować to wyrazić, bo mi się wydaje, że mogło to Pawła urazić, co absolutnie nie było moją intencją. Że ja też Czarka nie nazywam swoim przyjacielem, aczkolwiek wydaje mi się, że jest taka sytuacja, na przykład Trąba Freeze albo ja, Paweł, to raczej jest, oczywiście uważam, że nam z Pawłem lepiej wyszło, że tak powiem, to rozstanie i przejście na stopę przyjacielską, chyba że Paweł się na mnie obraził na śmierć za te słowa, co też zrozumiem. To jednak ta, zobacz, bo jest coś takiego, jestem twoim przyjacielem, ale mamy też wspólny biznes jakiś, nie? Aha. I zobacz, jak to idzie dwutorowo. Nie może być tak na przykład, że w biznesie idzie źle, ty na przykład nie przychodzisz na odcinki, nie nagrywasz, albo ja, ale my się dalej przyjaźnimy. Przecież to nie ma siły. Albo nie wiem, pracujemy razem w biznesie, świetnie nam idzie biznes, ale na przykład ja z twoją, nie wiem, okej, okay. To jest hipotetyczne. Ja? Ty z moją dziewczyną, powiedzmy, nie? I jeżeli życie prywatne się wali, to ten biznes też się wali. Aha. Więc mi się wydaje, że to są... To jest taka relacja bardziej, że tacy, wiesz, bracia u broni, idziemy, mamy misję, a nie przyjaźń. To nie jest taka czysta przyjaźń. Przy czym ja uważam, że Czarek nie jest moim przyjacielem, jest właśnie takim partners in crime. I tak samo Paweł, nie? Ale powiem ci, ty mnie zaskoczyłeś. Nie uważasz Czarka za swojego przyjaciela? Czy ty w życiu... Czarek już poszedł. Albo jak to powiedziałeś, wyszedł, nie wiem. Ale żeby nie było, że się śmieję. Czy ty... Uwielbiam twoją mimikę. Bo ja uwielbiam twoje podsumowania moich wypowiedzi, nie? Że ci wyciągnął z... Próbuję powiedzieć, że to jest coś innego, coś więcej niż przyjaźń, bo uważam, przyjaźń powinna być wolna od relacji finansowych. Tak. Aha. Uważam i tyle, no i okej. Nie.